Dzień dobry wszystkim. Ten poniedziałek, co za ładny dzień się zapowiada. Ja dzisiaj musiałem wstać bardzo wcześnie, żeby wyjechać teraz. Teraz jest godzina przed szóstą. Co prawda nie widać tego, że jest przed szóstą, bo już tak ładnie świeci. I wreszcie jakaś ładna pogoda się robi. A nie to, co było, kurde, przez weekend. Nie wiem jak u was, ale tutaj po prostu było... Jak zaczęło spać w piątek, to po prostu tak nasypało mokrym śniegiem. No i a dzisiaj, kurde, rano wszystko stopniało, bo jest plus 12 stopni. No, więc tak, jadę rozjeść ten towar. Bo tak. Upierdol. Oj, patrzcie, ta Biedronka, to prawie codziennie mija. W ogóle zawsze mija się jakąś Biedronkę, no nie? Gdzie byście nie jechali, to zawsze jest jakaś Biedronka, kurde, wszędzie. Po prostu jest już tyle. W Krakowie jest taki po prostu w takim... jakiej to dzielnicy? Na Kurwanowie chyba? Że kurde, jest Biedronka, 200 metrów dalej jest Biedronka i kurde, i 200, kolejne 200 metrów dalej jest Biedronka, kurwa. Patrzcie, kurwa, patrzcie, jak nie przepuścił. Co za nieważne, kurwa. Ale ja pierdolę, no. No co za ludzie. Kurwa. Na pasach już był gościu, a ten... Pamiętajcie, że kurwa, nawet jeżeli kurwa zatrzymaliście się na tych pasach i pierwszy już wam przeszedł, nie jest już na waszej drodze, ale dalej na tych pasach jest, pamiętajcie, że kurwa dalej nie możecie jechać, taki jest przepis, kurwa. Dopóki pierwszy nie zejdzie całkowicie, kurwa, z tych pasów, to nie możecie jechać. Kiedyś były szczere łąki, a teraz, kurwa, wszystko zabudowane. Tu jest kurwa najlepsze miejsce, no kurwa biedny facet, nie? Miał tutaj dom, no bo to były łąki dawniej, tu praktycznie no, nic nie było. No, w ogóle nic nie było, były łąki, z lewej strony przynajmniej, nie? No i wiesz, tutaj wybudował taki zajebisty dom, nie? A po czym kurwa, patrzcie tutaj, tutaj wybudowali mu osiedle, kurwa takie, no nie? Tu po lewej to szare. Tu jest jego dom, tu jako garaż widać, no nie? A tu jest kolejne osiedle i kurwa gościu jest pomiędzy dwoma osiedlami, kurwa tak. Ja pierdolę. Następnie tutaj, co jest po lewej, tak samo tutaj też jestem, też mu wybudują kurwa bloki, bo patrzcie jakie długi są co lewej strony, a patrzcie jakie tam już blokowce idą w tą stronę. Przerąbane kurwa, na Ruczaju chyba w Krakowie jest też taki przykład, tam już kurwa na to przesadzili, ja pierdolę. Jest dom jak taki rodzinny. Też wybudowane w szczerych polach i tam kurwa wybudowali biurowce kurwa wielkie z jednej strony kurwa i z drugiej strony. Ja pierdolę, i gości kurwa jest, ma działkę, na którą kurwa ludzie tam nie wiem z 15 piętra mogą patrzeć sobie kurwa, w jego okna kurwa dachowe czy do jego ogrodu. Dajcie, ja powiem historię taką, jaka się zdarzyła. Listonosz przyniósł listy, no jak zawsze, nic szczególnego, albo rachunki, albo jakieś tam pierdoły, nie? Bo już listami już prawie nic nie przychodzi, nie? No i ja się patrzę, kurde, przyszedł jakiś list z banku, ale nie do mnie, nie? Co jest grane? Jakieś inne imię, nazwisko, co prawda gościu ma na imię tak samo jak ja na drugie imię, więc myślałem, w pierwszym momencie myślałem po prostu, że ktoś najpierw napisał moje drugie imię, a potem pierwsze imię, ale patrzę, no kurde, no nie zgadza się, no kurde. O co chodzi? Nawet nazwisko się nie zgadza. Nie? Patrzy się adres, no jakby szczelił, kurde, ten sam adres, nie? Numer domu, ten sam numer. Ale się patrzy poniżej, kod, no kurde, kod nie ten. Miasto? Miasto nie to! Kurde! A to niesamowite jest, że tyle osób na poczcie i w tej sortowni i tak dalej, jeszcze listonosz, no nie? I nikt, kurde, nie zauważył, że ten list idzie do złego miasta w ogóle, nie? Ale co najlepsze to, list został wysłany ponad tydzień temu i dotarł dopiero do mnie wczoraj, więc jak ja teraz go wrzuciłem go z powrotem do skrzynki, bo nie będę ciągnął listonosza, bo on chodzi kiedy chce, nie wiadomo kiedy, a pasowałoby, że skoro z banku jest list, no to pasowałoby, żeby ten ktoś, kto ma ten z banku, podrawia, co tam w środku jest, nie? Czy tam karta, czy kody, czy co tam, żeby jednak dostał ten list, nie? Więc wrzuciłem do skrzynki. No i kurde, nie dość, że tydzień szedł ten list, a z niedaleka, bo to ten bank nie jest daleko. W sensie, patrząc potem skąd było nadane, tydzień szło do mnie, to teraz jeszcze przypuszczam, że kolejny tydzień szło do tego gościa, do którego miał dojść, o ile w ogóle dotrze.
O ile nie wróci do mnie z powrotem ten list. Kurwa, co, zacząłem się do lania? Patrzcie, kurwa, nie ma gdzie lać. Kurwa, popatrzcie, zakaz tam był wjazdu samochodów ciężarowych, a kuźwa, a to co to niby ta szamberka jest, niby co jest? Nie osobnie ciężarowe? Tu jest w ogóle zakaz dlatego, że się tu obsunęła, było widać tam kawałeczek, obsunęła się droga, ale taka całkowicie się obsunęła droga, to jest tu kawałek dalej. Normalnie było kratę, po prostu nie było ulicy. No, tak się po prostu odsunęło, że po prostu nie było po prostu ulicy. No i teraz zrobili właśnie zakaz wjazdu ciężarowym samochodom, po to właśnie, żeby to nie dalej nie obciążać, żeby to nie spadało dalej. O, tutaj gdzie widzicie nowiutki asfalt, tu wszystko, ta barierka, tutaj tego nie było, po prostu się zawaliło wszystko. Szczególnie tu. Tutaj tego w ogóle nie było. No ale widzę, że oni chyba nie... To już drugi raz się tego obsunęło. Tutaj tak samo się całe to było obsunięte. Jedną rzeczą, która jest fajna w mojej pracy, jest to, że jestem tak jakby sam sobie dyspozytorem, czyli sam sobie określam, gdzie mam jechać w danym momencie, sam określam trasy. No i staram się to robić tak, żeby wszystko było jak najkrócej, jak najszybciej i tak dalej. Ale niekiedy na przykład tak dzisiaj nie da się tego zrobić, bo będę miał dzisiaj tak załadowane auto do pełna towarem, całe auto miał załadowane po południu, a tu mi klienta dzwonił, bo jutro będę biuzł, oczywiście z samego rana, a tu mi drugi klient dzwonił, że on potrzebuje również towar na jutro rano. No i co tu teraz robić? Jadę teraz do niego, dzień wcześniej oczywiście, musiałem poprzekładać wszystkie inne rzeczy, znaczy poprzekładać, po prostu wcisnąłem w terminarz dostawy do niego teraz, co mi w ogóle nie pasuje, no ale kurde, lepiej to jechać, tak przeżyłem sobie teraz paluszki, dlatego tak, sorry, że tak akurat takie blaska nie jest, no ale jest godzina pierwsza, jeszcze nic kompletnie od rana nie jadłem, o kurwa, jakie dziury, naprawdę, nic od rana nie jadłem, bo cały czas jeżdżę. Jakoś tak się stało, że jest bardzo dużo rozłożenia. Zresztą mogę tak nie było. Znaczy, że może coś się ruszył. Nasz polski przemysł. A przez telefon. O, jest drugi. Kurwa, też gada przez telefon. Wszystko przez te telefony, kurwa, gada. To mnie zastanawia, co to jest, kurde. Przywiezie to jakiś czas temu? Jakiś papa, czy kurde... Co to jest? Jakiś guma chyba, czy co? Rolka gumy. Nawet jestem taki głodny, nie ma czasu po prostu, żeby zjeść. Nie ma po prostu czasu, żeby zjeść. I to jest wkurzające w Polsce, że nikt nie ma na nic czasu. O kurwa. Kurwa, chuju jebany! Ja pierdolę! 40 to ograniczenie, chyba 70 jechał. Co za kutas. No i idzie, tu macie kolejnego. Wszyscy się kurwa tylko spieszą. Kuźwa. Wszędzie, na przykład, podam przykład taki, na przykład Francja, no nie? Tam by was zajebali, kurwa, jakby widzieli, że kurwa staracie się coś szybciej podrobić robotę albo coś takiego. Tam, kurde, oni to robią wszystko własnym tempem, kurwa, nic się nie spieszy. Przychodzą na ósmą, zanim się rozłożą, zanim cokolwiek, tak dalej, to mija trochę czasu, nie? Potem przerwa jest tyle, ile ma być przerwa, a nie, że kurwa, skracamy przerwę już do roboty szybko, bo nie ma czasu, tak tutaj, kurwa, w Polsce u nas. Dlaczego wy myślicie, te wszystkie fabryki, takie wielkie koncerny, co produkują na przykład chłodnice, czy co tam u nas są w naszym kraju? No tanio, bo tanio, no nie? Ale wiedzą, że kurwa Polak przyjdzie, kurwa nawet kurwa w niedzielę czy w święto przyjdzie kurwa zapierdalać, żeby tylko dostać trochę tam złotówkę, czy grosz więcej kurwa do pensji. Dobrze wiedzą, dlatego to wszystko u nas jest. No i oczywiście co? Jak codziennie Biedronka. I legalizacja gaśnic. A patrz, jak jest skitrani, kurde. Ale skitrani za budynkiem. To nie leje deszcz, to im się nie chce złapać.